Witam cię serdecznie, Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie, witam słuchaczy Radia Gniezno. Do tego tu tekściarz, napisałeś się co nieco. Utwór minął lat 20, słowa jak i muzyka to twoje wykonanie. Nie za bardzo jestem tekściarzem, chociaż kiedyś, jeszcze za dawnych lat, rzeczywiście pisałem. Później zaprzestałem, udało mi się współpracować z fajnymi tekściarzami. Ja komponowałem muzykę do wszystkich utworów, ale piosenka minęło lat 20, to jest moja muzyka, mój tekst. No w tej chwili staram się zrobić kolejną płytę, pracuję nad trzecim krążkiem, no i tutaj myślę, że już będzie taka przewaga moich tekstów. Nie wiem, być może zdjęta jakaś została blokada, może sytuacja, czasy się zmieniły i ja też zauważyłem, że czas coś zmienić. No ciężko to wytłumaczyć. Czyli nie odpuściłeś się z pisania, wracasz do tekstów. Wracam do tekstów, troszeczkę przekonuje mnie to, że są, bo jak wiadomo, ciężko ocenia się samemu własne teksty. Z drugiej strony artysta nie powinien być za bardzo podatny na to, co chcą usłyszeć słuchacze, dlatego że ilu słuchaczy, tyle potrzeb. Więc staram się po prostu pisać o tym, co mi w duszy gra, no ale z tego co widzę na razie odbiór nie jest taki zły, więc wszystko może się zdarzyć. Utwór minęło lat 20, za chwilkę wysłuchamy sobie wspólnie, ale jeszcze w ramach wstępu o tej piosence parę słów. Wykonałeś go wspólnie z zespołem Zupa Grzybowa, którego domyślam się jesteś liderem. Piotr Grzyb, Zupa Grzybowa to łączy się, wynika samo przez się, rozumiem. Tak, nazwa powstała dosyć nagle, dlatego że kiedyś ja zostałem zaproszony, by zagrać koncert. Ja jeszcze grałem wcześniej muzykę Bartów i zostałem zaproszony na taki koncert pod Wierzbami w Ostrołęce. Wtedy postanowiłem zaprosić do współpracy swoich przyjaciół, muzyków i nie mieliśmy nazwy. W momencie koncertu, w dniu, właśnie, to znaczy w chwilę przed koncertem, podszedł organizator i mówi, jak mam cię, Piotr, przedstawić. Zespół się jakoś nazywa, no i basista wtedy, Adam Wołosz, dzisiaj wtedy jeszcze gitarzysta, dzisiaj basista, mówi, no jak to jak? No Zupa Grzybowa. No i my później dorobiliśmy sobie troszeczkę do tego takiej jakby ideologii, że jestem to ja i są to członkowie muzycy, osoby, które grają, ponieważ dużo ludzi przewinęło się przez pierwszą płytę, przez tą płytę drugą, właśnie minęło lat 20 i każdy, kto ma ochotę pograć, nawet ty, gdybyś miał ochotę, kiedyś przyjedziemy do Gniezna, będziemy grać koncert, chciałbyś z nami na czymś zagrać, choćby pałeczką na popielniczce, to będziesz takim składnikiem Zupy Grzybowej. No najlepiej to wychodzi mi gra na nerwach, ale to chyba nie wchodzi w grę, więc może na grzebieniu, co? Jeśli uważasz, że to będzie lepsze rozwiązanie, to oczywiście jak najbardziej zachęcam, a czasami wprowadzenie trochę nerwowej atmosfery też nie wykluczam, też nie jest złe, bo stawia na duchu i poprawia czujność. Jasne, jak zacząłeś się mówić o kontekście wymyślenia nazwy zespołu, no jest tak jak właśnie myślałem, Piotr Grzyb, czyli Zupa Grzybowa, ale jak wspomniałeś o tym, że organizator przyszedł do was, to już myślałem, że przyszedł do was z Zupą Grzybową i tak zostało. Potem wiele już lokali, w których graliśmy, śmiało się, że mają również w swoim menu, czasami specjalnie robili, właśnie gotowali Zupę Grzybową, pewnie przy okazji reklamy własnych obiektów. Rozumiem, że dla członków zespołu w Ostrołęce Zupa Grzybowa była gratis. Tak, było tak na koncercie, którym graliśmy, promowaliśmy pierwszą swoją płytę. No w tej chwili już tego nie praktykujemy. Opowiedz nam coś troszkę o swojej muzyce, bo za chwilkę ją wysłuchamy. To jest troszkę inna muzyka niż na co dzień pojawia się w najpopularniejszych stacjach radiowych. Tak, muzyka wynika chyba z tego, ja przewinąłem się, bo minęło lat 20 tak naprawdę, biorąc pod uwagę takie najstarsze zdjęcie, jakie mam ze sceny, one kiedyś były datowane, te zdjęcia analogowe, one miały taką datę, często napijaną, to według tego zdjęcia minęło 24 lata od wejścia na tą większą scenę. Oczywiście wcześniej też się grało gdzieś tam po szkołach. Wtedy ta muzyka była różna. Ja przechodziłem przez punkę i przez heavy metal i przez reggae, przez rock and rolla takiego typowego. Szukałeś siebie cały czas, tak? Tak, szukałem siebie i dzisiejsze czasy pokazują, że wcale nie jestem pewien, czy odnalazłem, dlatego że te dwie płyty Zupa Grzybowa to było coś... Moi rodzice zawsze słuchali w domu Wysockiego, była to Kudżawy. Ja gdzieś tam tle głowy miałem te dźwięki i zawsze lubiłem melodie, które można zagwizdać, jak to kiedyś powiedział klasyk. I pomyślałem po powrocie z Torunia, bo ja parę lat tam mieszkałem, pracowałem z grupą Ergo, z którą wydałem 3 płyty CD, 2 płyty CD, 3 płyty winylowe. I po powrocie tutaj zacząłem grać tą muzykę bardów. Później poznałem tekściarzy, którzy chcieli z nami pisać teksty. I tak troszeczkę na próbę zaczęliśmy grać taką własną muzykę autorską. Pierwsza
Płyta była nieco inna niż ta, o której teraz rozmawiamy. A co ciekawe, trzecia płyta będzie jeszcze inna. Troszeczkę będziemy wracać do korzeni, ale to jest niespodzianka. Na razie mamy nagrany jeden utwór, trzy leżą w poczekalni, więc myślę, że jakoś w przyszłym roku może coś z tego wyjdzie. No o trzeciej płycie mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy w dalszej części naszej rozmowy, że coś tam jeszcze uda mi się wyciągnąć z siebie, jeżeli chodzi o tą niespodziankę. A już teraz utwór minął lat 20, właśnie teraz na naszej antenie, a więc zamieniamy się w słuch. Dwadzieścia, a może nawet więcej. Nie wiem, nie pamiętam, a może nawet nie chcę. Gdy pierwsze dźwięki z głowy i słowa zapisałem swe. Są tacy, którzy mówią, że nic się nie zmieniłem, a ja czuję inaczej. Kiedyś wolniej żyłem, marzenia się spełniły i teraz jeszcze więcej chcę. Idę do przodu wciąż, przed siebie ciągle gnam. Kolejna ściana, kolejna, którą znam. Minęło lat 20, a może nawet więcej. Jedyne po czym widzę, to pomarszczone ręce i trochę starych kumpli, z którymi kiedyś było lżej. Wciąż czarpię swoje struny, czasami jestem durny, a czasem tak po prostu, z powodu swego wzrostu, banalne rzeczy coraz bardziej męczą mnie. Idę do przodu wciąż, przed siebie ciągle gnam, ścianę za ścianą zostawiam, za sobą wiele mam. Idę do przodu, gnam kolejnych 20 lat, a może więcej przed sobą mam. Dajesz, stary. Te same paluchy co 20 lat temu. Idę do przodu wciąż, przed siebie ciągle gnam, ścianę za ścianą zostawiam, za sobą wiele mam. Idę do przodu, gnam kolejnych 20 lat, a może więcej przed sobą mam. Wracamy do rozmowy po wysłaniu piosenki Minął lat 20. Z nami Piotr Grzyb. W dalszym ciągu rozmawiamy o jego twórczości, a teraz może troszkę o tej piosence. No bo ta piosenka jest o upływającym czasie, o marzeniach, jakie one były. Spełniasz je, tak wynika z tych słów płynących z tego utworu. Jaki jest kolejny cel w takim razie? Ciężko mówić o tych celach, bo w pewnym momencie swojego życia człowiek zauważa, że
gdy ma 20 lat, staje takie pytania, które są zadawane. Później ma 30 lat, ja mam 42 lata i te pytania są cały czas właśnie w taki sposób zadawane. Nie wiem, jak będę odpowiadał za kolejnych 10 lat i 20, więc wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy twierdzimy, że już osiągnęliśmy jakiś cel, że już dopiliśmy swego, minęło jakieś tam lata, czujemy, że się trochę zestarzeliśmy, że mamy jakieś doświadczenie za sobą i wydaje nam się, że już osiągnęliśmy cel, że zrobiliśmy właściwie to, o czym kiedyś tak naprawdę mogliśmy tylko i wyłącznie pomarzyć. To później lecą kolejne lata i wychodzi na to, że to nie był koniec, to nie był ten moment, w którym się zatrzymaliśmy i my wcale nie chcemy się zatrzymywać. Więc czy będzie piosenka minęło lat 40? No ja sobie tego życzę. Bo ten utwór, o którym teraz rozmawiamy, powstał kiedy dokładnie, pamiętasz? Powstał w zeszłym roku, bo tak przez cały rok my jakby nie pracujemy w taki sposób, że ma być płyta, ona ma wyjść na przykład w maju i mamy pół roku i ciach, i robimy, siedzimy w studiu na próbach i robimy. Nie, to jest właśnie na takich zasadach, jak teraz powstaje trzecia płyta. Czyli nie ma To minęło presji, nie lat. ma presji z żadnych innych Nie, stron. nie, robimy to nadal z przyjemności, bo to podobno później bywa tak, że różnie z tym jest. One powoli powstają, te utwory, gramy sobie te z tych starych płyt. No teraz niestety na koncertach wiadomo jak jest, czyli koncertów nie ma, więc ta płyta też jest słabiej trochę ogrywana, ale ja komponuję cały czas, kiedy spotykamy się na próbach, nowe utwory są grane, one nie są jakoś tak ekstra szlifowane, dajemy sobie na to luz, by gdzieś po roku czasu stwierdzić, że mamy kolejne 10 utworów, może by wypuścić krążek. No i taki jest plan. Jak wynika z tekstu piosenki, idziesz do przodu cały czas. Cały czas. Przebijam każdy mur. Jesteś z Ostrołęki, o czym wspomniałeś na początku naszej rozmowy. Powiedz, jak tam się żyje? Rozumiem, że jesteś tam rozpoznawalny, no bo to niezbyt duża mieścina. To prawda. Mamy 60-50 tysięcy mieszkańców, więc miasteczko jest nieduże, ale na tyle duże, że można tu robić różne rzeczy. Oczywiście w małych miejscowościach również można robić piękne, wielkie rzeczy, bo takie też znam. Znam też miejscowości większe miasta, takie jak Toruń, o którym wspomniałem, gdzie mieszkałem. No i nie ukrywam, że tam możliwości chociażby muzyczne i w doborze muzyków są zdecydowanie większe niż tutaj. Ale ciężko się mówi o własnej popularności w własnym mieście, ale myślę, że ta rozpoznawalność gdzieś tam przez te całe lata została wyrobiona, tym bardziej, że nie zajmuję się tylko muzyką, ale działam też na wielu innych różnych płaszczyznach. Uważasz, że żeby zrobić karierę muzyczną, trzeba wyjechać do dużego miasta, no nie wiem, Warszawa, Wrocław. To jest tylko poszerzanie horyzontu, bo możesz być gwiazdą w swoim małej wioseczce, możesz być gwiazdą w swoim mieście większym. Jeśli chcesz, no dzięki takim rozgłośniom, takim jak wy, nas można dzisiaj usłyszeć. My byśmy bardzo chcieli zagrać w końcu, tak jak wszystkie zespoły, które grają, zagrać w tych miastach, w których mamy wywiady, już było ich sporo. A kiedy już ogrywasz całą Polskę, myślisz o tym, żeby wyjść za granicę. Te granice, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o poszerzaniu, cały czas również w tej dziedzinie się poszerzają. I albo trzeba wiedzieć, co nam wystarczy, albo trzeba chcieć cały czas więcej i więcej. Nie jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, czego ja chcę. No na pewno nie robimy muzyki po to, żeby grać ją dla siebie i dla swoich znajomych, ale robimy ją po to, aby słuchacze Radia Gniezno mogli jej posłuchać i miejmy nadzieję też wkrótce na żywo. No tak, twoje piosenki komponują się z naszym stylem muzycznym Radia Gniezno, bo u nas jest tak naprawdę wszystko, od nowoczesności do utworów starszych, do różnego rodzaju klasyki, no i różne rodzaje tej muzyki, tak naprawdę od hip-hopu po pop, techno i tak dalej, tak dalej. Kilka utworów przesłuchałem twych, powiem szczerze, twój głos kojarzy mi się z głosem do muzyki żeglarskiej. Utwór Po co mi to było w dużej mierze na to wskazuje. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego komplement i że się nie obrazisz o to, co teraz powiedziałem, ale nie spróbuj. Próbowałbyś może jakiś szant w przyszłości zrobić, bo ten głos naprawdę jest pod tą stronę zawsze. Ja od przynajmniej 15 lat specjalizuję się w muzyce żeglarskiej. Tak, czyli jednak dobrze trafiłem. Spędzam całe lato. No, to było inne, tak, wiemy dlaczego, ale praktycznie każdy sezon żeglarski spędzam w weekendy bardzo często w różnego rodzaju tawernach, w hotelach. Ja mam blisko na Mazury, bo my mamy 90 kilometrów do Mrągowa, do Mikołajek.
dużo jeżdżę, wynajmowany jestem przez firmy, wynajmowany jestem przez imprezy, na imprezy zamknięte, więc muzyka żeglarska to jest coś, czym zajmuję się naprawdę, naprawdę już od wielu, wielu lat i szczerze mówiąc bardzo, bardzo to lubię, więc trafiłeś idealnie. Ale miałem nosa. Powiadasz, że wolisz Mazury niż Bałtyk. Nie, wiesz co, u mnie to jest troszeczkę ze względu, myślę, bardziej na pogodę. Ja niestety miałem tyle pecha w życiu, że ile razy nie pojechałem nad morze, to zawsze lało i było zimno. Wiem, teraz słuchacze niektórzy myślą, ale fajnie jest w deszcz pochodzić po plaży, to jest poddychać, jod sobie powciągać. Tak, proszę państwa, to jest naprawdę wspaniałe, ale nie jak się jest ósmy raz nad morzem i za każdym razem leje. To już tak niefajnie się obudzić z katarem na drugi dzień, więc ja ci powiem szczerze, że nad morzem to byłem wiele razy, ale na Mazurach jeszcze nigdy, przyznaję się bez bicia. I dlatego tak troszkę zapytałem o te porównanie morze a Mazury, bo planuję się wybrać na Mazury, no ale nie mogę dotrzeć. Pokazałbym ci naprawdę, naprawdę wiele fajnych miejsc. Jeśli lubisz gwar, miałbyś gwar, jeśli lubisz spokój i ciszę, pokazałbym ci spokój i ciszę. Więc jeśli kiedyś będziesz się wybierać, ty czy razem ze swoimi znajomymi, ja naprawdę zapraszam i chętnie oprowadzę po świetnych miejscach na Mazurach. Tych żeglarzy bym chętnie poznał, może nawet piratów. Żeglarzy poznamy, nie ma sprawy. Odbywa się też wiele ciekawych koncertów na Mazurach, takich cyklicznych, na które ja też jeżdżę. Są to albo duże sceny, albo świetny klimat, taki tawerniany, gdzie stoją jachty, żaglówki, obok jest tawerna, grają zespoły szantowe i to jest coś, czego nie da się opisać, to trzeba po prostu przeżyć. No i zresztą jak widzisz, rozgadałem się, jak zaczęliśmy mówić o szantach jeszcze bardziej, ale to wszystko dlatego, że świetnie trafiłeś. No bo mi ten rodzaj muzyki też się podoba w jakimś tam stopniu. Wiadomo, że to nie jest takie utwory, które od rana do wieczora bym chciał słuchać, ale od czasu do czasu jak najbardziej mi się to podoba. Rozgadaliśmy się, więc teraz posłuchajmy. Posłuchajmy piosenki Po co mi to było. Biegasz ciągle za zmysłami, szukasz w świecie nowych wrażeń. Schodzisz mnie już ze 3 lata, przyszłość tworzysz ze swych marzeń. Poprosiłem ją o rękę, lecz odpowiedź pewnie znacie. Powiedziała, nie chcę ślubu, wolę żyć w konkubinacie. Po co mi to? O co mi szło i po co mi to wszystko było? Dobrze mi szło, a może to po prostu mi się przyśniło? Po co mi to, o co mi szło i po co mi to wszystko było? Dobrze mi szło, a może to po prostu mi się przyśniło? W życiu nam się wciąż układa, jak to ująć, jakoś leci. By się żyło jak w Madrycie, już zaciągam kredyt trzeci. Ty robotą się nie zhańbisz, do finansów nie masz głowy. Raty płacę ja w całości, miałem płacić ich połowy. Po co mi to, o co mi szło? Sam tego pewnie już nie wiem. Dlaczego ty mówiłaś mi, że będzie nam tu jak w niebie? Po co mi to, o co mi szło? Sam tego pewnie już nie wiem. Dlaczego ty mówiłaś mi, że będzie nam tu jak w niebie? Świat cię skusił, jak w tym poszłaś bawić się tam z artystami. Inny wziął cię, żal pozostał, tak to jest z konkubinami. Dziś tu jesteś i mi mówisz, że to już jest koniec z nami. Łez nie będę lał po tobie, bo żyć muszę z kredytami. Więc po co ja przez tyle lat przy tobie wytrwale stałem? Zdradziłaś mnie, a ja jak pies tak bardzo ciebie kochałem.
więc po co ja przez tyle lat przy tobie wytrwale stałem? Zdradziłaś mnie, a ja jak pies tak bardzo ciebie kochałem. Może dobrze żyć z fasonem, ale raty to ja płacę. Więc unikam takich dziewczyn, co chcą żyć w konkubinacie. Prawie wszystko już spłaciłem, chcę do życia wrócić szczerze. Trudnych związków nie unikam, ale żadnej już nie wierzę. Po co mi to? O co mi szło i po co mi to wszystko było? Dobrze mi szło, a może to po prostu mi się przyśniło. Po co mi więc dziś mówisz to, że życie ci nie wychodzi? Posłuchaj mnie, powiem to tak, a co mi to wszystko chodzi? La 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 la. Powracamy już po wysłaniu piosenki Po co mi to było. Piotr Grzyb w dalszym ciągu przy telefonie, bo to rozmowa telefoniczna. Oczywiście ze względu na te obostrzenia, no nie mogliśmy się spotkać, Piotrze, co oczywiście bardzo żałuję. Myślę, że uda nam się to kiedyś nadrobić. Jak było z tymi oświadczynami? Odrzucono je na serio? Nawiązuję tutaj oczywiście do tej piosenki. Tekst do tej piosenki napisał Kazimierz Dłuski. On specjalizuje się w takich tekstach właśnie stricte miłosnych, rozterkowych, więc nie ukrywam, że nie jest to tekst, który dotyczy mnie bezpośrednio, ale jest na tyle fajny, myślę, że Państwo teraz wsłuchali się w niego, że wiele osób może jednak podpisać się pod tym, co tam jest zaśpiewane. Bardzo często zdarzało mi się, śpiewając ten tekst, wcześniej specjalnie zwrócić uwagę publiczności i powiedzieć, proszę Państwa, teraz taka piosenka, która być może dotrze do Państwa, być może jest częścią Państwa życia. Wtedy ta jakby słuchalność mnie jeszcze bardziej się zwiększała i śpiewając tę piosenkę obserwowałem publiczność i widziałem czasami różne reakcje, szczególnie pań, chociaż i panów również się zdarzało. To musiało być ciekawe widowisko, że tak powiem. W zanadrzu masz dwie wydane płyty, trzecia wkrótce, wspomniałeś o tym. Twój ulubiony utwór, możesz wskazać go, czy to jednak zbyt dużo tego było, żeby ograniczać się tylko do jednej piosenki? Mówimy o wydanych płytach do tej pory? Tak, tak, o tym, co już masz, no bo wiadomo, że materiał na trzecią płytę pewnie też masz gdzieś już przygotowany, ale mówimy już o tym, powoli, tak. O tym, co było wydane, o tym, co możemy my, radiosłuchacze, wysłuchać. Jednej już wysłuchaliście. To rzeczywiście piosenka Po co mi to? To jest piosenka, która ciągnęła całą płytę i rzeczywiście fajnie mi się kojarzy. Ale drugim takim utworem, który bardzo lubię, jest piosenka Czekamy. Ta piosenka znalazła się na pierwszej płycie, ale i na drugiej płycie, właśnie dlatego, że mi się podoba i zrobiliśmy ją w nieco innej aranżacji. Więc jest to utwór, który naprawdę gorąco polecam. No, utwór Czekamy. Możliwe, że wysłuchamy już poza naszą rozmową. Powiedz mi coś jeszcze na temat tej trzeciej płyty, bo tutaj nie chciałeś za wiele zdradzać. Będzie to ten sam klimat muzyczny, rozumiem, co dwie poprzednie. Czy jakaś zmiana? Nie, będzie to zmiana. Ja w ogóle postawiłem na zmiany. Pierwsza płyta była
bez instrumentów jakby perkusyjnych. Ona była taka gitarowo-fortepianowa i skrzypce. Druga płyta, przez to, że zmarł nam w zeszłym roku, zginął w wypadku motocyklowym Arek Kuźmierczyk, basista zespołu, musieliśmy trochę przetasować, przemyśleć parę spraw, przetasować formację. Adam Wołocz z gitary przeszedł na gitarę basową, do formacji dołączył Artur Kaliszewski i Tomasz Rybacki, który gra na instrumentach perkusyjnych. Do tej pory na kahonie, na różnego rodzaju, rodzaju takich przeszkadzajkach. I to możemy właśnie usłyszeć w tych piosenkach z tej płyty Minęło lat 20. W tej chwili powoli stawiamy na cały skład, czyli żywe bębny i troszeczkę więcej, może nie mocnego uderzenia, bo klimaty będą dosyć podobne, ale będzie to już płyta mniej, bardziej elektryczna, a mniej taka jak te, które macie okazję Państwo usłyszeć teraz. Bardzo chciałbym podziękować naszemu menadżerowi Agacie Jaworek, która naprawdę trzyma rękę na pulsie, no i dzięki niej mamy wywiady w rozgłośniach i też dzięki niej planowana jest trasa koncertowa, dlatego mam nadzieję, że zobaczymy się również w Gnieźnie. Piosenki się robią, jedna jest w studiu, lada moment opuści studio. Może wydamy jakiś singielek taki zachęcający. My też mamy problem z, jak większość zespołów, z tym, że kiedy wyszła pierwsza płyta 2 lata temu, my od razu jeździliśmy po Polsce i ogrywaliśmy tę płytę. Świetnie było, no bo to na tym polega. Wychodzi płyta, bierzesz ją w rękę i jedziesz i grasz. A płyta, która ukazała się w tym roku, ukazała się w ostatnim momencie przed zamknięciem kraju na początku roku, ona przyszła i tak naprawdę troszeczkę przerdzewiała nam. Niestety koncerty się nie odbywają. Tam były, ale to jest, nie ma o czym rozmawiać. Kropla w morzu. Więc nie chcielibyśmy, aby trzecia płyta również wyszła i została ozdobą garażu w pewnym sensie. Trzeba ograć drugą płytę, to jest rzecz zrozumiała oczywiście. No myślę, że będzie już można ogrywać się na koncertach. Miejmy nadzieję. Epidemia, mam nadzieję, że się skończy. Ta szczepionka już jest wynaleziona, więc tylko kwestia czasu. Musimy dotrwać do tej wiosny, do tego lata. Ty jako zespół Zupa Grzybowa rozumiem, że zawitacie do Gniezna. Bardzo byśmy chcieli. Będziemy starali się zorganizować trasę koncertową. Ja na pewno będę również z Wami w kontakcie i mam nadzieję, że Radio Gniezno obejmie patronatem nasz koncert. Myślę, że nie będzie z tym jakiegoś większego problemu, a więc zapraszamy Cię, Piotrze, do Gniezna. Mamy tutaj wiele imprez plenerowych wiosną, latem, gdzie mógłbyś zaprezentować swoją twórczość ze swoimi piosenkami, oczywiście wraz ze swoją. Piotrze, dziękuję za rozmowę. Państwa moim gościem był Piotr Grzyb, muzyk, wokalista, instrumentalista. Dziękuję bardzo, gorąco pozdrawiam całą redakcję, słuchaczy Radia Gniezno. No i życzę wszystkiego dobrego, jak najbardziej udanych świąt Bożego Narodzenia, korzystając z okazji, no i lepszego nowego roku. Proszę Państwa, co roku życzymy sobie lepszego następnego roku, a czyż nie teraz te życzenia mają inny sens? Na pewno. Obyśmy wszyscy mogli spotykać się nie tylko na koncertach, ale normalnie oddychać. I tego sobie wszystkiego życzmy. Rozmawiał Szymon Malęgowski. Dziękuję. Do usłyszenia. Gość Radia Gniezno. Przewodnicząca podejmuje działania w sposób autokratywny. W naszym przekonaniu to nie jest słuszna droga. Przeżyłem 2 tygodnie wycięte z życia. Po godzinie 11:00. Powtórka programu po 19:00.